Dzień dobry. Szanowni Państwo, serdecznie witam wystawców i gości Bałtyckich Targów Militarnych Balt Military Expo 2018. Ladies and gentlemen, I'd like to welcome exhibitors and guests to the Balt Military Expo 2018. Już po raz 15 Międzynarodowe Targi Gdańskie organizują spotkanie, którego misją jest prezentacja najnowszych rozwiązań technologicznych służących obronie, zapewnieniu bezpieczeństwa oraz ratownictwa na morzu i wybrzeżu. Z dużym zadowoleniem i satysfakcją przyjęliśmy zaangażowanie i współpracę Ministerstwa Obrony Narodowej, a przyjęcie patronatu przez prezydenta Rzeczypospolitej, pana Andrzeja Dudę, dowodzi rangi tej imprezy. Balt Military Expo to najwszechstronniejsza w Polsce odpowiedź na potrzeby rozwojowe i związane z procesem modernizacji procesy zachodzące w marynarce wojennej. Oferta targów prezentowana jest ponad 100, ofertę targów prezentowaną przez ponad 140 wystawców z 15 krajów kierowana jest do Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej oraz do innych rodzajów wojsk, a także Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Urzędów Morskich, Służby Celnej, Służby Więziennej, jak również organów administracji publicznej związanych z zarządzaniem kryzysowym i służb ratowniczych. Bałtyckie Targi Militarne to także ceniona w sferach profesjonalistów platforma spotkań i wymiany poglądów między twórcami techniki obronnej i jej użytkownikami. A dzięki wysokiej pozycji targów w międzynarodowym kalendarzu wystawienniczym na nasze zaproszenie odpowiedzieli liczni goście z zagranicy. Szanowni Państwo, list prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy do uczestników i organizatorów 15 Bałtyckich Targów Militarnych Balt Military Expo Gdańsk 25-27 czerwca 2018 roku. Ladies and gentlemen, the letter of the President of the Republic of Poland Andrzej Duda to exhibitors and attendees and guests of the 15th Balt Military Expo organized on 25th to 27th of June. Szanowni Państwo, tegoroczne Bałtyckie Targi Militarne Balt Military Expo odbywają się w czasie szczególnym. Świętujemy setną rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę, a także stulecie utworzenia Marynarki Wojennej RP. To również chwila głębokiej refleksji, zwróconej ku wyzwaniom przyszłości. Nadaje to 15. Bałtyckim Targom Militarnym wyjątkowy wymiar. Są to jedyne w Polsce targi, które koncentrują się na sprawach bezpieczeństwa morskiego z myślą o potrzebach marynarki wojennej. Doceniając znaczenie targów, podjąłem decyzję, aby po raz pierwszy w historii została przyznana nagroda prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla najlepszego produktu prezentowanego podczas Balt Military Expo. Polski przemysł obronny stanowi bezpośrednie zaplecze techniczne wojska i istotny składnik potencjału obronnego państwa. Jest ogromnie ważne, by w modernizowaniu polskiej armii korzystać z możliwości, jakie oferują polskie przedsiębiorstwa. Szanowni Państwo, zdaję sobie sprawę, że marynarka wojenna należy do tych rodzajów sił zbrojnych, które ze szczególną nadzieją, a nawet uzasadnioną niecierpliwością oczekują wzmocnienia swego potencjału i konkretnych efektów modernizacji. Do przecięcia wstęgi zapraszam. And now it's time for the official opening of the fair and for the ribbon cutting ceremony. Let me invite the following people. Obecnych na scenie pana ministra oraz pana prezesa. We have the president of the International Gdańsk Fairs and the minister together with us at the stage.
a także zapraszam ekscelencję arcybiskupa Sławoja Leszka Gudzia, admirała Jarosława Ziemińskiego, admirała Krzysztofa Jaworskiego. And let me invite to the stage His Excellency Archbishop Sławoj Leszek Gudź, admiral Jarosław Ziemiański and admiral Krzysztof Jaworski. Serdecznie zapraszamy, a ja proszę Państwa, korzystając jeszcze z okazji, że jestem przy mikrofonie, to bardzo serdecznie chciałem powitać tutaj obecnych byłego dowódcę marynarki wojennej, admirała Ryszarda Łukasika. And taking this opportunity, let me welcome Ryszard Łukasik, the former commander of the Navy. Zbigniewa Popka. Panowie admirałowie, serdecznie witam. To są weterani, co prowadzili marynarkę przez wiele lat wojennych. Warm welcome, gentlemen. Those are the two people who commanded the Polish Navy for many years. Szanowni Państwo, tak jak Pan Prezes powiedział, ostatnia kwestia, ta najważniejsza, która daje początek całemu przedsięwzięciu. Targi Bold Military Expo uważam za otwarte. And ladies and gentlemen, the last statement that gives the beginning to it all. I announced the Bold Military Expo 2018 open.